Do czego służą silosy, to wszyscy wiemy. Do przechowywania zbóż na paszę, zbóż na chleb. I słynne hasło wojskowe to brzmiało, że jeżeli chcesz pokoju, to szykuj się do wojny. My jako uczelnia rolnicza może zmienimy to hasło i powiemy, że jeżeli chcesz pokoju, to w związku z tym, że na świecie jest głód, szykuj chleb, bo wtedy będzie pokój i to życzymy naszym pokoleniom i wszystkim. To gospodarstwo jest gospodarstwem szczególnym z uwagi na to, że ono jest zlokalizowane blisko SGGW. Tu nasi studenci mają ćwiczenia, odbywają praktyki, tu nasi pracownicy nauki prowadzą badania. Zatem to gospodarstwo musi być wspierane z różnych środków, oprócz środków własnych. Jest to dla nas prestiż, chcę się powiedzieć, nobilitację dla polskiej firmy, że właśnie dla polskiej najstarszej rolniczej uczelni postawiliśmy tak imponujący magazyn zbożowy. Jest dobra informacja, myślę, że dla wszystkich rolników, dla całej branży, że te ceny na zboże będą w tym roku co najmniej przyzwoite. Dzisiaj rzepak to jest poziom 1300-1400 w skupie. Wszystko wskazuje na to, że pszenica chlebowa to będzie dobijała do 570-580 zł i daj Boże, aby ta cena minimum utrzymywała się dla całej branży.